oficjalne przekazanie szczęśliwej podkowy. To brudem szczęścia. Do hederu wkładam, żeby dobrze się orało hederem. Będzie dobrze ziemię brać. Witajcie, dzisiaj odcinek specjalny z wizytą u Szoko. Żniwa na dwa kombajny, pęd w oddali i tu bliżej mamy Case'a. Żniwa jęczmienne, podpytamy się jak tam sypie. I będziemy mieć gościa specjalnego, a o tym za chwilę. U kogo my dzisiaj wizytujemy? By było się nie spotkać. Jechałem akurat obok. Oj, chyba będzie mówić. Będzie mówić. Bądź na. Gorzej, jak to się mówi.
jechać, nie pojedzie do ani orać. Kurde, kto tam będzie orał teraz? A jechałem obok jego domu, centralnie, bo tam mam klienta, rzut beretem. Ale zobaczę, może jest. A no, popatrz u ciebie, u gościa. Akurat, no bo tak mówię, żeby zadzwonić, jak będziemy kościa, a to ostatnio kosiliśmy, to wiesz, takie szarpane to było, nie? Dwie przyczepy, dwa zestawy i tak do domu. Surowe wszystko, mówię, dzisiaj już tak przyjeżdżamy, trzeba skosić. No bo tą surę muszą przyjechać zwinąć. Bo to niby na weekend znowu jakiś też zapowiadają. Miały być upały na weekend, a chmur teraz opowiadają. A ta prognoza pogody taka, że pojechaliśmy do Werebala, to żeby nie żubel, to bym chyba umarł z... A gorąco tak było? A. 14 stopni. Aha. A żubel 40%. Aha! Myślałem, że piwo. A Krzychu zagromazur był w okolicy, ale mówi, nie chciało mu się tam kiwnąć jeszcze te 4 dychy. A co dzisiaj był? Nie, jak byłem w Rewalu. Komuś tam zawiózł wyskiwa. Sprzedaje coś też? A wynalazł tam komuś, wiesz, takiego zabytka. No to jest najlepszy. 5 zł za litr, nie? Bo wyskiwacza na litr sprzedaje. Dobre. U nas spadło 2 litry, on mi pokazuje, że miarka się przelała u niego, trzeci dzień z rzędu. No albo tak pada, bo się źle wodę leje. Nie, to tam oni mają ten... Tam Mazury, nie? Oni mają takie tereny, że później pokazujesz żniwa i wchodzisz nogą, a noga do kolan, błoto, nie? No i tam rośnie ziemia raz, no i pogoda, nie? Woda jest to urocza. Tylko, że jak jest glinna, gliniasta ziemia, to widzisz jak u niego jest orka. Ale ja widzę, jak mamy lepsze takie kawałki, gdzie pada na wiosnę za dużo, to gorzej niż na lżejszych. Także fakt, że tak też nie lubi takie ciężkie ziemie. On lubi taką czwartą AB z dobrym podłożem, sypką ziemi, to jest wtedy dla niego raj. Ale korzeń, żeby wszedł głęboko, tak? No. Nie typowo piąta, nie? Bo na piątej to wiadomo. Witajcie w odwiedzinach Uszoko. Witajcie. I gość specjalny z Danii. Polak z Danii. A ty to nie specjalny? Ja jestem krajowy. On też. Tylko zatrudniony. Zatrudniony. Musi pracować na zewnątrz. Ale wy jak było. Nie martwi się o plony. Schował się. Jest inkognito. Pozdrawia was i Marcin. Konrad i widzimy się w następnym odcinku. Ci go drona nie zjadł. Ja mu mówiłem, pilnuj, bo jak spadnie mi czwarty raz, żeś mi go nie skaratał.
Koniec baterii.